Jadąc na Miłoszewo, nie miałem żadnych oczekiwań. Okazja na wyjazd przydarzyła się praktycznie z dnia na dzień. Łowienie na 12 czy nawet 24 metra głębokości było dla mnie czymś całkowicie nowym. Na szczęście miałem ze sobą ludzi, którzy wiedzą, o co chodzi. W tym zbiorniku pływają naprawdę duże ryby. Robert z Sanitem jeszcze o tym przekonali. Miałem cichą nadzieję na złowienie którejś z nich, ale nie myślałem, że nastąpi to już na pierwszej zasiadce. Miłoszewa, lejemy. Takie! Tak jest, przepiękna ryba. Munch Bites Polska. Super. Po dojechaniu na miejsce od razu zaczęliśmy obserwować wodę. Ryby non-stop spławiały się jak na moje na 120-160 metrze. To były bardzo optymistyczne znaki. Zajęliśmy stanowisko numer 30. Ogromny pomost, który z połączeniem rezerwacji z 29, która jest obok, dawały nam sporo przestrzeni do łowienia. Ja łowiłem na obszarze stanowiska 29. Słyszałem o sile ryb z Miłoszewa, co w połączeniu z bliską odległością do 28 i moją niepewnością i obawą przed stratą pierwszej ryby namieszała ona trochę w zestawach u chłopaków. I tak wiem, na pewno to mogłem rozegrać trochę lepiej, sorry chłopaki, ale niestety stało się, jeden zestaw musiał pójść do odcinki, zobaczcie sami. Jest. Ale chyba dobrze. Czekaj, zaraz coś się nie wiem, czy jest albo idzie do nas. Może być nasza! Idzie do nas. Dobra, jest. Ale nasza poszła! Ale nam ryba pojechała! Dobra, czekaj, zaraz zobaczymy. Mówicie, że tu na rysek. Po prostu. Tak, nie to. Tak, istnieje. To jest ich zestaw, zobacz. To jest ich zestaw. Ja nie miałem żółtej. Masz zaczepiony zestaw swój o mnie! Pójdź żyłkę, bo masz naszą rybę! O, poszedł. No kurna, coś to był taka rolka człowieka.
Jest mój zestaw. Jest mój zestaw, no. Ostatecznie ryba weszła w dwa zestawy. Jeden udało się odratować, a drugi niestety wkręcił się w silnik. Nie był to kolos, na jakiego wydawał się na początku przy braniu. Raptem 12 kg wagi. Ale ważne było to, że już po pierwszej godzinie nastało branie. To tylko dawało nadzieję na dobrą aktywność ryb. No ale myślałem, że mniejszy jest. Jak go podbieraliśmy, to mówię, z 8 kg. To 12 będzie miał. No, ale zobacz, taki grubawy jest. Co, będziesz holował, czy płyniemy? Nie, to nie jest normalny. Z ilu metrów? No, chyba 12, no. No, już jest pod tobą prawie. Puściło. No, strzeliło. Ale co? To było zaczepione o żyłkę? Kolejne branie po spince w nocy u Roberta było dopiero nad ranem. Znowu prawy kij i znowu bardzo waleczna ryba. Pierdzielone. Na szczęście nie przysporzyła nam ona tyle problemów jak poprzednio. No to może być fajna ryba. On to aż tam zap***ł, dawaj za prosty, czy nie? Na środek wody go wyciągnął. Dobrze, już jesteśmy na 29. Po raz kolejny ryba oszukała nas swoją walecznością i nie była rozmiarów, na które liczyliśmy. Niemniej jednak było to kolejne branie i kolejna ryba tej zasiadki, a najlepsze stało się kolejnego poranka. Ciężko powiedzieć, ale nigdzie nie schodzi, ani na lewo, ani na prawo. No to już nie jest spowodowane moim. No gdzie? Niemożliwe. Za ciężki. No panie! Siedzi klocek. Siedzi klocek.
Tak, dokładnie. To była ta ryba. 27 kg żywego stworzenia. Powolny hol, dociągnięty pod sam pomost, z odległości 150 metrów. To nie mieści się w głowie, a jednak staje się rzeczywistością. Ja zakończyłem swoją walkę, ale Robert z Sanitą jeszcze nie. W końcu udało się zaprezentować przepiękną, jedną z dwóch ryb dzisiejszego poranka. 14 kilo dał popalić na pontonie. Dał popalić. Walczył, myśleliśmy, że to jest większa ryba, ale jest silna, bo i do tego zdjęcia też zbytnio nie chciał prezentować się. Dokładnie. Ale za chwilę zobaczycie, co będzie się działo. Jest piękny kaban w worku, oglądajcie dalej. Jeszcze 9 z workiem. $29,160 odjąć. Tarujemy sobie worek. 22,160. Czyli ma równo 27 kilo. Brawo! Au! Gratulacje. 27 kilo z Miłoszewa. Zajebiście. Spójrzcie, 27 kilo żywej wagi. Super. A z boku 14. Taki dublecik z rana. Wspaniale, naprawdę. Twoje PB. Pierwsza wizyta na Miłoszewie. Na Miłoszewie. PB 27 kilo. Cieszysz się? Oczywiście, niezależnie. Zaraz będzie lany. My już swojego konusa wypuszczamy, 14-kilogramowego, i zaraz tutaj Patryk będzie lany, bo to jest rekordzik. No i spójrzcie, przepiękny bąbel z Miłoszewa, 27 kilo, nowe PB z Wygonina. Pobite. Z Miłoszewa. Z Wygonina pobite. Nowe PB z Miłoszewa. Lejemy. Takie! Tak jest! Przepiękna ryba. Munch Bites Polska. Super. Tak jest. Dobra. Kilo żywej wagi z Miłoszewa. Taki rybsko. Dobra. Puszczamy go.
Siemanko, właśnie minęła trzecia doba naszej zasiadki na Miłoszewie. Nadszedł czas, żeby powiedzieć parę słów o tym, na jakich głębokościach łowimy, i nadszedł też czas na podsumowanie naszych dotychczasowych wyników. Na ten moment mi udało się złowić 3 ryby, Robertowi i Anicie jedną, natomiast mieli jeszcze 3 brania, oprócz tego brania, które dało im rybę. Mapa batymetryczna łowiska wskazuje na to, że na środku łowiska znajduje się jeden duży dołek i z każdej strony po prostu równo ta głębokość się zmniejsza od brzegu do środka, więc no, nie ma tutaj zbyt skomplikowanego łowienia, możemy tylko mieć dylematy, na jakiej głębokości, jak daleko te zestawy postawić, tak? My wywozimy tutaj zestawy łódką Roberta. Posiada ona dobrą echosondę, dzięki której możemy kłaść zestawy na pewnych miejscówkach. Kładziemy zestawy na miejscach, które są dosyć utwardzone, na takich przejściach z mulistego dna do troszeczkę bardziej utwardzonego. Zestawy kładziemy na różnych głębokościach. Ja swoje zestawy mam postawione aktualnie na 9 metrach i dwie na 11,5. To właśnie z 11,5 metra wyjechał kart o wadze 27 kg. Sypiemy niedużo jak na taką wodę moim zdaniem i na ten czas. Chociaż tutaj ryby są w trakcie tarła, bądź dopiero to tarło zakończyły. Też moim zdaniem nie ma co tu sypać nie wiadomo ile kilogramów kul. Ja sypię tak około 3 łyżki kulek razem z konopią. Po 200-300 gram tej konopi leci na zestaw. Przypon, na który wzięła ryba, rekordowa moja ryba, 27 kg, to D-Rig na gumce z bałwankiem. Przed nami jeszcze 3 doby. Zobaczymy, czy coś jeszcze się wydarzy. A ja na ten moment mogę Was zaprosić tylko do dalszego oglądania tego filmu, do subskrypcji, do polubienia tego filmu, bo naprawdę takie wsparcie jest dla mnie ważne. Więc jeżeli oglądacie film do tej pory i jeszcze jesteście w tym miejscu, to zapraszam do polubień i subskrypcji i oglądajcie dalej. Trzymajcie się. Słuchajcie, na sąsiedzkim stanowisku mamy przepiękną rybę. 20 kg równe. U Mateusza dosłownie 3 godziny nad wodą. Jak widać, nawet po 3 godzinach można mieć już super efekty. Można, zaprezentujmy. Tak. Piękny, brzuchaty misiek. Jest piękny, was zajebiście widać. Spójrzcie tylko na tą rybę. Gratuluję bardzo. Dzięki, dzięki. Zajebiście. Idziemy po więcej. 12 kij po sąsiedzku mamy w wodzie, także walczymy. Ciśniemy dalej. Elegancko. Dobra, teraz ci pierdyk na fotkę. Dzień dobry, witamy Was, Redman Carp Fishing. Anita i Robert. Chcieliśmy Wam przedstawić tutaj naszego nowego członka rodziny, który jest już z nami na drugiej zasiadce. Pierwszy raz był na Wygoninie, teraz jest na Miłoszewie. Jest to łódka Viking Boat RS3. Możemy o tej łódce powiedzieć, że jest to naprawdę prawdziwy pancernik mórz i oceanów. Tak w cudzysłowie, naprawdę jezior, które są w Polsce, na których my tutaj byliśmy, czyli ten Wygonin i Miłoszewo, tak jak wspomnieliśmy. Łódka, która się nie boi dystansu, łódka, która się nie boi fal. Tą łódeczkę nie mamy, tak jak mówiliśmy wcześniej, długo, ale nie opanowaliśmy jeszcze instrukcji do końca i działania tutaj tej łódki, ale nawet na tyle, że jesteśmy już my starzymi ludźmi i nie tak bardzo starymi ludźmi i nie tak bardzo internetowymi, wiemy, że jest ta instrukcja taka intuicyjna, tak? Słuchajcie, włączamy tą łódkę tylko tym przyciskiem. Wystarczy, że ten przycisk tam tutaj pomryga, będzie włączony 20 sekund i tą łódkę już mamy skalibrowaną. Nie musimy tej łódki stawiać na wodzie i czekać, aż nam będzie kręciła kółka w lewo, w prawo i tak dalej, i tak dalej. Ona po prostu po takim skalibrowaniu, po włączeniu, teraz jest pilot wyłączony, ale jeżeli potem po 20 sekundach włączymy ten pilot, to ta łódka już jest gotowa do pływania. Teraz włączymy łódkę, zobaczymy, ile ona wybrała sobie od razu satelit. O, tutaj już będziemy mieli info. Zabłysnęła, także się połączyła. Mamy na tą chwilę wybranych 16 satelit. Nie wiem, czy to jest dużo, czy nie, ale chyba jest wystarczająco. Gra i buczy.
Łódka waży 8 kg. Także nie jest na tyle ciężka, nie jest tak bardzo ciężka. Anita daje spokojnie sobie radę podnieść ją z wysokiego pomostu. Ma dwie komory, w którą się mieści pewnie około 5-6 kg towaru. Te komory są otwierane niezależnie, czyli przednią komorę możemy otworzyć lewą, prawą. Łódeczka, powiem Wam, że jesteśmy 3 dni, tutaj teraz 4, no to około 9 dni jesteśmy na rybach i jeszcze nie zmienialiśmy baterii. Także tutaj baterie według producenta wystarczą nam na 20 godzin pływania, także jest to naprawdę bardzo, bardzo dużo. Fajna rzecz następna, której też nigdzie nie spotkaliśmy, te anteny. Zobaczcie, to są anteny, których nie ma szans, żeby nam się ta antena gdziekolwiek połamała. Także ten problem też nas odchodzi. Ładowanie jest tutaj, możemy ładować łódkę, tu jest taki bezpośrednio od razu możemy ładować łódeczkę sobie z prądu, prądem. Na łódeczce tutaj też mamy taki wskaźnik, to się nazywa Power Alarm. Jak to nam się zaświeci na czerwono, to wracajmy łódeczką do domu, ale jeżeli nie wrócimy, to też nam się nic nie stanie. Ta łódka sobie zostawia tyle prądu, żeby wrócić nam do naszego punktu tutaj przy pomoście czy przy brzegu, który mamy zaznaczone. To chyba się dokładnie nazywa home punkt, tak? Home punkt? Home point. Home point. No. Home punkt. Także tu wracamy i tu mamy zaznaczony sobie home point. Są hot pointy, home pointy, fish pointy, same pointy. Także wraca nam do pointu. Byle jakiego, ale wraca do portu. Mamy tutaj pilot Wikinga, Viking Boat, właśnie do tej łódeczki. Jest to, można powiedzieć, pilot, który tutaj ma bardzo dużo rozbudowane rzeczy, tak jak, czyli zrzucanie komór, tył, lewa, prawa, przód, tył, w lewo, w prawo, silniki. Tu mamy regulację świateł, mamy trochę takie stonowane światła i wyłączamy światła. Ktoś jak lubi na bardzo mocno albo nie widzi w nocy, to sobie zapala tak i naprawdę te światełka są z przodu białe, z tyłu, tak jak widzicie, niebieskie, naprawdę są bardzo, bardzo wyraźne, dokładnie, nie? Widać nawet z 400 metrów, także spokojnie tutaj sobie możemy z tym poradzić. Tu mamy przełącznik do kalibrowania, no i do kalibrowania łódki, żeby napłynął silników, do kalibrowania równości pracy silników, tak? Ten oto pilocik tutaj też ma GPS od razu wmontowany. Łódka ma i ten pilot. Nie znam się za bardzo, ale możemy tu sobie zaznaczyć 30 punktów plus punkt home point, czyli port domowy, dom. I stąd sobie, i tutaj możemy sobie oznaczyć 30 punktów, tak, na które chcemy wywozić zestawy. Dodatkowo tutaj, jeżeli płyniemy sobie, ta łódeczka nam pokazuje odległość do celu i odległość od punktu tego macierzystego przy pomoście, czy tam przy brzegu. Pokazuje nam tutaj też temperaturę wody i dystans, tak? Temperaturę wody, dystans i głębokość. I głębokość nam to pokazuje, bo jest to też tutaj ma ta łódka echosondę. Tak jak mówiliśmy, też łódeczka jest wyposażona od razu w echosondę. Tutaj mamy echosondę takim routerem Wi-Fi. Służy to do połączenia się, ściągamy sobie taką aplikację i echosondę możemy czytać na czymkolwiek, czyli coś, co ma Wi-Fi. My akurat tutaj mamy tableta i sobie na takim tablecie widzimy dokładnie, spokojnie na 400 metrach, bo tyle testowaliśmy, na 400 metrach widzimy wszystko, ukształtowanie dna. Łatwo jest tutaj rozpoznać, gdzie mamy twarde dno, gdzie mamy miękkie, gdzie mamy takie przejście, gdzie mamy namułek. Naprawdę jest bardzo, bardzo fajna ta echosonda. Możemy też oglądać sobie na telefonie, gdzie mamy tą aplikację. Możemy ten telefon sobie, bo w wyposażeniu mamy taki uchwyt, który tutaj sobie montujemy do pilota. Który tutaj sobie montujemy do pilota. Tu zakładamy telefon i też nam ładnie to wszystko będzie grało. Możemy nawet na 42-calowym telewizorze sobie, jeżeli chcemy oglądać to, jak wywozimy, gdzie wywozimy i gdzie szukamy miejscówki. Wywozimy, gdzie nam pasuje, na pilocie zaznaczamy sobie miejscóweczkę. Wracamy do home point
i potem mamy fish point i tylko jeździmy fish point 1, 1, 2 i z powrotem. Także naprawdę jesteśmy zadowoleni, no bo kilka łódek już przetestowaliśmy, kilkoma łódkami pływaliśmy, ale to jest naprawdę taran polskich wód. Jest szybka. Jest szybka, dokładnie. Jest szybka, cichutka. Czuć w niej moc. I na pewno możemy nią pływać po zielskach. Ma tutaj też, zaraz pokażemy od razu, ma tutaj takie kratki, gdzie nie ma szans, żeby nam się tutaj wkręciła żyłka, plecionka albo jakiekolwiek zielsko. Ta łódeczka też jeszcze ma takie wyposażenie, którego do końca nie rozgryźliśmy. Jest to wyposażenie pod Zigriga. To montujemy sobie w tylnej klapie. O, tak to wygląda. Zaraz tutaj pokażemy Wam dokładnie. Zobaczcie. Tak montujemy. Tu zakładamy przypon, haczyk na magnes, na ten magnes, bo tu jest magnes. Tu sobie na tą rolkę nawijamy przyponik. A tu sobie wlewamy siuwaks. Jakieś tam, nie wiem, paćkę czy co mamy, tak? I tutaj nam po prostu, jak się to otworzy, wyskakując nam ciężarek, jak otworzymy klapę, zaraz zobaczymy, o. Jak otworzymy klapę, wyskakując nam ciężarek, będzie rozwijał nam przypon, tak? I mamy 100% pewność, że nam się to nie poplącze, bo ciężarek leci pierwszy, ciągnie potem spławik i to też o to chodzi w Zigrigu. Także, jeżeli będziemy coś wiedzieli więcej o tej łódce, jeżeli ją bardziej rozgryziemy, ten pilot, bo na razie tu działamy intuicyjnie z tymi home pointami i fish pointami, na razie intuicyjnie trafiamy, programujemy, nie wiemy za bardzo jeszcze, jak to dokładnie ponaciskać, chociaż tutaj są tylko 4 przyciski, z których używamy, ale to jest i tak dla nas za dużo, 3. Także pozdrawiamy Was i polecamy Viking Boat RS3, naprawdę pełnomorski okręt do wywózek na polskie, europejskie i światowe jeziora. Do zobaczenia. Dobra, siadamy tam. Lata wyrzeczeń. To jest moja miłość. Pozdrowienia dla Mateusza. Dokładnie. Pozdrowienia dla Mateusza. Są lata wyrzeczeń. To jest moja miłość. Co idzie powoli. Kurna, może lepiej było ten ponton wziąć. Co, brać ponton? Ale w sensie, że mały? Duży kłód. Oj. Niebezpiecznie to było. Ale chodzi ładnie. Co? Chodzi ładnie. I duży plot, widziałeś go? Znaczy... I miał wielki ogon? No teraz dobra, teraz to już widziałem, że jest fajny. Jeszcze się odwróci chamsko. Ciach. Nie, 20 może nie. No ale na Zigo, kurna, powalczyła, nie? Gratulacje. Dzięki, kurwa. Walka zajebista. Thank you.
Ja stawiam, że będzie 20 równe, albo 21. 21,500 ja daję. 20 na słów. 0,4. No, ale no super. 16,600, 18. Przesadziłem trochę. Ale na Ziga? To mój największy plotek na Ziga dofolowany i pierwsza ryba dofolowana do brzegu na Ziga. Prawa. Drugą rybę dam. Ale do lewej, już. No już jest. Duży? Nie wiem, ale takie są podszarpywania to. Może nie, ale schodzi ładnie. Szarpywania to może przez to zielsko, co? No może i tak, ale to bardziej jakby przez ryby było spowodowane, tak mi się wydaje, bo już wcześniej czułem nawet na głębszej. Co to ty ciężarek nie spadł? Jeszcze się podciągnął pod górę. O, dobrze, chociaż ciężarek zszedł. Spadł? Znaczy, czy spadł, to nie wiem, ale wiem, że zszedł, wiesz, do pyska, nie? No, jakie łuski. No, nie będzie 15. Dycholek, tak. Ty, no. Ciężarek. Oj, niebezpiecznie. No jo. Dycholek. Ja powiedziałem, że 15. Spójrzcie, taka mała rybka wyjechała przed chwilą. Jest godzina około 8-9. W worku czeka o wiele większy karp. Około 18 kg, za chwilę ją zaprezentujemy. Ja byłem bez brania 3 doby. W końcu nastąpiło przełamanie. Widać ewidentnie, że ryby utrzymują się w toni. I co? Ostatnia nocka przed nami na Miłoszewie. Działamy. No i spójrzcie, tak jak powiedziałem wcześniej, w worku czekał przepiękny karp o wadze 18 kg. Co ciekawe, wymęczony Zigrik, chyba już trzecie branie. Dokładnie. A co jeszcze ciekawsze, powiedz może z jakiej głębokości? No, łowiliśmy na 24 metrach i prawie z 200 metrów hol, także przez połowę holu nie czuliśmy w ogóle, że jest ryba. No. Mogliśmy się tylko zorientować, że żyłka przeszła nam przez wszystkie zestawy. No i dopiero jak my zobaczyliśmy jego, on zobaczył nas, to dopiero się zaczęła tutaj 15 minut prawie przy pomoście, także super, super. Dał popalić, była walka. A teraz najpiękniejsze, co w naszym sporcie, czyli zwracamy jej wolność. Wypuszczamy. Tak jak widzicie na Miłoszewie, próbujemy cały czas Zigriga. Dzisiaj mamy rybę trochę bliżej, około 200 metrów od nas jest, bo tak to przez cały tydzień była 350-400 metrów od nas. Także dzisiaj rano złowiliśmy po nocy, gdzie Zigrig stał całą noc, złowiliśmy rybeczkę właśnie oto na taki, jak to widzicie, zestaw. Tutaj mamy Zingę i wierzymy, że Zinga da nam czadu. Jedną spinkę miała
Anitka. Jakieś 3 brania mieliśmy na pusto. Także mieliśmy około 5 brań na Zigriga. Wyciągnięta w tej chwili jest tylko jedna ryba. Tak jak widzicie, haczyk, szósteczka. My nie stosujemy pianek. Bezpośrednio wiążemy. Robimy taki czekajcie. O. Bezpośrednio robimy taki zestawik. Czyli najpierw robimy pętelkę, zakładamy zingę z manżbajca, haczyk szóstka, tu jest akurat kartras, żyłeczka zigowa, czyli pływająca 0,26, no i spławiczek najlepszy na rynku, ciężarek miśka i to wszystko. I wywozimy teraz na 224 metr, tam mamy rybę, Patryk sprawdził na dronem, stoi stado byków. No i słuchajcie, nadszedł czas zakończenia naszej tygodniowej zasiadki na Miłoszewie. Po wczorajszej rybie u Roberta nic się nie wydarzyło. Podsumowując, można powiedzieć, że jesteśmy zadowoleni. Nie wszyscy, bo Anita niestety bez ryby. Ale też jestem zadowolona. Chociaż odespała. Chociaż wypoczęła, odespała, ale naprawdę tutaj rybki nabrały bardzo głęboko. Na 9,5 mieliśmy najpłytsze miejsce, z której brały, najwięcej brały z 12,5 metra bodajże. I ja uważam, że to jeszcze powinniśmy trochę głębiej iść. Ale też tutaj sąsiedzi łowili i z 4,5 metra głębokości. Myślę, że ta ryba tutaj była wszędzie, na każdym stanowisku, bo chyba wszystkie stanowiska na Miłoszewie tak. połowili. Przez tydzień naprawdę dużo ryb. Tak, około 100 ryb wyjechało. No. W tym myślę, że około 15 ryb, 10 ryb, może 15, 20 plus. Tutaj Patryk też blisko 30, ale troszkę mu przybrakło. Wziął sobie teraz, podwyższył PB i będzie miał problem. Musi przyjeżdżać na Miłoszewo. No to co można więcej dodać? My kończymy naszą tygodniową przygodę. Zapraszam do oglądania kolejnych filmów, do subskrypcji, lajkowania. I co, ja Wam tylko mogę podziękować. Dziękujemy. Dziękujemy. Bardzo przyjemnie było nam z Tobą tutaj łowić. I spędzić tydzień czasu, prawie 6 nocy, także spałeś do północy, od północy do 12 w południe. No, jak wypoczynek, to wypoczynek. No dobra, dziękujemy, cześć. Co tam? Nie przejedzie.